Halo, dzień dobry, Dominium, zgodnie, słucham. Halo, dzień dobry. Czy dodzwoniłem się do pizzy? Dominium? Tak, mam się do pizzy Dominium, tak. Dobra. Więc tak, chwileczkę. Co, babciu? Nie, dobra, nieważne, przepraszam, bo mnie mała babcia, więc dobrze, tak. Dobrze. Więc tak, bym chciał zapytać się. Jaki jest największa pizza, to jest ile centymetrów? 40 centymetrów. 40 centymetry? Ale mało. Tak, powiedz, bo tego. A bo nie ja da się zrobić większej? Dobra. Nie, no, niestety nie. Dobra, no to w takim razie będą dwie pizze największe, te 40 centymetrów. Jakie są jakieś fajne takie do polecenia? Może być ostre, hot chili, na przykład może barbecue, chicken barbecue. Hot chili, a hot chili z jakimi jest dodatkami? Papryka, cebula, chili, pepperoni. Aha, a pepperoni to jest papryka, czy jest? Matti Baron na krepę, wyszedł taką. To jest kiełbaska pepperoni i jeszcze dodatkowo też papryka, tak kolorowa. A, okej, okay. Kolorowa. Dobra, to niech jedna będzie ta kolorowa, ta pizza pepperoni, tak? Ta chili, tylko że... Tak, to jedna z nich to będzie ta ostra, tylko że była ona dodatkami, żeby aż po brzegi była wypełniona. Ja mam hajs, ja mogę zapłacić za wszystko. Wszystko jest okej. Tylko że tych dodatków było dużo. Tak, a druga pizza, czy można robić własne pizze? Mogę, bo minimum pizza najbardziej, pewnie. Więc tak. Dobra, więc tak, będzie na pewno kukurydza, tylko tak z trzy razy, jakby trzy razy to jest jedna kukurydza. Bo bardzo lubię kukurydzę. Tak, trzy razy kukurydza. I macie może państwo koninę? Koninę? Nie mamy koniny. Kurde, koniny nie ma. Dobra, no to w takim razie nie, może nie być... Kurczak, nie wiem, szynka, wołowina, pepperoni. Albo nie, chwilę, bo zapomniałem, że ja wegetarianinem jestem. To mogą być jakieś brokuły? Brokuły już nie ma, że szpinak ewentualnie. Mogę sobie spinak? Papryka, pieczarki, cebula. Nie, spinak to ja nie lubię. A jak? Cebularz? Tak zacznę od początku, dobrze? Ananas, cebulka, fasola, kukurydza, oliwki, rukola, pieczarki. A co to jest ta rukola? Inny ser, papryka. Rukola, to jest rukola? Tak. To jest taka rukoli. Liście rukoli? To jest jakieś warzywo? Rukoli. Znaczy to jest no jakby taka sałata raczej, to nie jest sałata? Warzywo. No nie, to ja... Sałatę można, tak. Ja poproszę tą sałatkę. A z czym ona jest? A wiesz. Tak. Bo to jest sałatka, tak? Nie, to jest taka sałata rzucona na pizzę, tak? To nie jest sałatka. To jest taki dodatek do pizzy, tak? Jakiś na smak, no nie wiem, tak można nazwać. Pan nie wiem, nie jest pan nigdy sałatki z rukolą. No nie, czyli on ją się tak rzuca na pizzę, tą rukolę, tak? Słucham? Tą rukolę się tak rzuca na pizzę, tak? Tak, dokładnie tak. Taki daje smak. Czyli to jest jak dodatek to jest? Dokładnie tak, jak a to ja nie wiem, czy ja na to nie jestem uczulony, wie pani, to ja wolę nie ryzykować chyba. Aha, rozumiem. No nie wiem, czy do kukurydzy będzie pasowało. Do kukurydzy, no właśnie, też tak myślę. Może pieczarki damy, może paprykę damy. Nie, ja nie lubię grzybów, ja nie lubię grzybów. Znaczy, lubię, ale to takie inne. Dobrze. Pomidorek? Nie, pomidorek nie pasuje do kukurydzy. Co może pasować do kukurydzy? Może damy. Jakie sery? Cztery sery? Na przykład damy, nie wiem, ostypek damy, fetę damy, podwójny ser. To podwójny ostypek bym chciał. Dobrze. Jest podwójny ostypek? Dobra. A można zamówić jakieś sałatki, tylko nie z tej rukoli? Tak, to jest osobno, możemy panu zrobić sałatę. A z czym może być taka sałatka? Kurczak z grecką, na przykład jak pani wegetarianinem, sałatkę grecką polecam. A grecka to jest z czym ta sałatka? Oliwki, cebula, feta, pomidor. Nie, to ja nie lubię pomidora, nie. Może być bez pomidora? To może jest, to tam co zrobimy, świeże liście tej rukoli, spione oliwki, sos winegret i znowu pieski ser korecha. Jesteś! A co to jest ten, chwileczkę przepraszam, bo... To dobrze brzmi, tylko nie wiem co to jest ten winegret, co to za warzywo? To nie jest warzywo, to jest sos. Sos? Sos, taki winegret, taki ziołowy, tak. Ziołowy sos. Taki... Taki kwaśniej, taki, no, paskawy. Czyli on jest kwaśny sos. A to myślisz, że to pasuje? Pasuje do pizzy, jak najbardziej. Można sobie razem jeść właśnie z sosem winegret, no dobra. Ja bym mógł mieć jeszcze tą pizzę tym sosem winegret podać? Tak,
dałoby radę? Wie pan co, nie bardzo, bo nie mogę tego nabić, ale ewentualnie... A muszę tak... Proszę się troszkę poczekać, dobrze? Dobrze, poczekam. 7,90 poproszę. Dzień dobry. Tak, to ja. O. Rozmawialiśmy, tylko musiałam tutaj wydać resztę panu. No dobra, rozumiem. Uh-huh. Dobra, więc... Mamy dwie kuste, jedna taka ostrzejsza, a druga jest z kukurydzą i z serem. Tak. Takim oscypkiem, tak, oscypkiem. A jeszcze chciałam się spytać, bo to fajnie brzmi ten oscypek, nie? Tylko, że też, co to jest za ser w ogóle? Kuraski. Aha, a... Ser owczy, góralski oscypek, tak można. Góralski oscypek to jest? Tak, to jest to, co zrobiliśmy powyżej. To jest z gór taki ser, okej. Okay. Dobra, tak, no, niech będzie. Słony, to jest ten ser. Słony ser, dobra. Tak, jak parmezan, tak? Nie, parmezan nie jest słony. Ewentualnie korek jest słony. A można by tak dać taki... Parmezan nie jest słony? No to można by parmezan dać parmezan i jakoś go tam trochę posolić, bo ja nie wiem, trochę się boję tego oscypka. Czy to będzie mi smakowało. Nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. A ja nie wiem, jeżeli pan jest uczulony na coś, to może nie wiem, czy pan może jeść pizzę w takiej zapasie. Znaczy nie, ja nie jest, ja nie jestem... Jak pan tutaj jest uczulony, nie może pan swoim głosu też... Aby, bo ja glut... Glut... Nie możemy ryzykować. Ja nie mogę jeść glutaminianu sodu. Nie wiem, ewentualnie, może jedziemy, tak? No bo tak jak, nie wiem. Jak pan nie może tego, tamtego, to ja nie wiem, czy tak możemy zrobić panu. Nie no, ja rozumiem, nie, bo to w sumie to moja babcia nie może, bo ona coś tam chciała, ale jednak... Aha, babcia nie może. Nie, bo, no tak, bo miałam zamówić, ale wie co pani, to jest ta ostra pizza, prawda? Jest ta ostra pizza duża, prawda? Buddy joined your channel. A można byłoby... A można by tą drugą, tą taka, co na mnie wypaliła, tam, to można by ją usunąć i wezmę makaron jednak. Tak, czyli jest na ostro i makaron biorę. Jakie może pani polecić makarony dobre? A co pan właśnie, nie może pan mięso dać, czy babci nie może mięsa, bo ja się wiem, to jest... Nie, bez mięsa bym poprosił, chyba że krewetki. Bez mięsa. Krewetki nie, niestety nie mamy makaronu z krewetkami. A co do makaronu bez mięsa, niestety nie. Albo będzie kurczak, albo będzie pekon. Dobra, kurczak to nie mięso załóżmy, więc jakie byłyby z kurczakiem? Czy co pan lubi? Kurczak, na przykład kurczak, pieczarki, cebula, sos taki śmietanowy? Iski peni! Co ja, znaczy ogólnie to ja lubię sushi, ale tutaj chyba nie ma sushi, tak? No sushi to ewentualnie obok, u nas nie mamy sushi. Mamy pizzę, makarony, kanapki, sałatki. O, kanapkę bym sobie zjadł. To chwileczkę, duża pizza i jakie są kanapki? Też bez mięsa, tak? Tak, bez mięsa byłoby super. Ten kurczak może być, sałatka z kurczakiem. Ale ja nie chcę sałatki, proszę pani, ja chcę kanapkę. No tak, ale może kanapka z kurczakiem, tak jak mówię. A kanapka z kurczakiem, usłyszałem sałatkę z kurczakiem. Nie, mówimy o kanapce. A więc co się znajduje w takiej kanapce? Kurczak grillowany, grillowana cukinia i jest na sosie czosnkowym robiona. Zresztą się zaraz. Czyli grillowana taka kanapka, tak? Na ciepło jest ona. Tak. Nie jest grillowana, jest pod pieczą. No to... Grillowana jest tylko warzywa i... No to grillowana, grillowany kurczak, ale podpiekana kanapka, no dobra, rozumiem. A... No dobra, w takim razie... Kurczę, chwileczkę, bo muszę pomyśleć. Czyli jakby była ta kanapka i ta pizza. O, jeszcze coś do picia bym wziął sobie, bo chce mi się pić kurczę, a tu mi się skończyła kola. Jest coś do picia? O, piwo! Wiesz pan co, do picia ja mam tutaj tylko napoje, mogę panu nabić 0,5 napoje. Dobra, no to jakie tam może pani mi nabić te napoje? Tak, ja przyjdę, ja mieszkam dosłownie na górze tutay, więc spoko. Na górze, pan jest z góry, tak? Od tak. Pan tutaj nie zajdzie, pan to zobaczył, jak to wszystko wygląda. Pan by smakował, pan dobra. Pan to ja za chwilę zejdę, ale tylko potrzebuję picie, to ja szybko od razu je wezmę, nie? Tylko jakie tutaj można dobrze, kupić? Cola, Fanta, Sprite, Nesty. Nesty? Fanta. Tak, Nesty. A Nesty to co to jest? Gazowany jakiś napój? Nesty, tak. Nie, to jest taka zimna
zimna herbata inaczej. Zimna tak, herbata. Zimna herbata, tak. A zimna dobra, herbata to ja bym poprosił te Nesty, tylko jakby można to, żeby pani tam... Nie, bez cukru, dobra, bo ja nie chcę z cukrem. No Nesty jest z cukrem, wydaje mi się, że tam Nesty... jest cukier, bo to nie jest robione na cukier. A myślę, że na etykiecie jest cukier. A, czyli nie ma tam ten bez cukru. A, bo to nie jest ten, to nie jest pański produkt. Nie, na pewno jest cukier. W każdych napojach jest cukier. Kurde. Może bo... wodę pan weźmie. Dobra, to może być... Nie, kolę wezmę. Kola jest okej, w sumie. Kola jest cukier. W sumie... No, ja lubię kolę. Ogólnie to, bo ja chciałem się spytać, bo ogólnie to jestem też uczulony na glutaminian sodu, to jest tam gdzieś on? Myślę, że będzie w coli, myślę, że będzie w pizzy i będzie w kanapce. Serio? Jeju, ale kappa. To powiedz, że dziękuję, do widzenia. Ej, myślę, że tak. Ej, no to przepraszam, proszę pani, ja chyba nie zamówię jednak. Nie jest pani zła? Nie, dlaczego? No, no to... Ale miło się rozmawiało. No to dobrze, no to proszę pani... Jestem oszustem, odcinek 7, do widzenia, Wilczyk ten w studio, pozdrawia! User in your chat.